Zofia Zborowska jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie niemal cały czas pozostaje w kontakcie ze swoimi fanami i fankami. Gwiazda dzieli się tam swoimi przemyśleniami, stylem życia oraz normalizuje macierzyństwo i wszystko, co się z nim wiąże. Obserwujący często wspierają Zofię Zborowską. Dopingują ją przede wszystkim w jej dążeniu do wymarzonej wagi. Aktorka nieraz podkreślała, jak ważny jest dla niej, nie tylko ze względów zdrowotnych, ale i zawodowych, powrót do swojej dawnej figury. Uważa, że dzięki temu będzie mogła otrzymywać lepsze role. Ostatnio aktorka podzieliła się na Instagramie wrażeniami z wizyty w salonie piękności. Celebrytka zdecydowała się na specjalny zabieg, który pomaga w zwalczaniu celulitu. To jednak nie wszystko, na co zdecydowała się Zofia Zborowska. Dałam się namówić na dermapena na twarz, nie. To był mój pomysł. Dałam się namówić sobie, powiedziała na stories. Zabieg dermapen to nic innego jak mezoterapia mikroigłowa, która polega na pobudzeniu i regeneracji włókien kolagenu. Dzięki mikrourazom, które wywołują nakłucia igieł, skóra lepiej się regeneruje, poprawia się owal twarzy i redukują zmarszczki mimiczne. Ze względu na to, że Zofia Zborowska wciąż karmi piersią swoje dziecko, nie mogła zdecydować się na znieczulenie przy zabiegu. Niestety, szybko pożałowała swojej decyzji. Jak się karmi, to nie można mieć znieczulenia i powiem wam, to nie był dobry pomysł. Strasznie. Brzuch w ogóle nie boli, ale twarz. Dodała Zborowska.